Hi, coach. I would like to ask you about Celtic, of course, that lost the tie against Maribor and is going to play in Europa League. And do you feel satisfied that they didn't qualify to Champions League? And the second question is, if you are going through to Europa League, would you like to meet with Celtic in group stage or whatever? I think the most important thing for us is to have a focus on ourselves. We can't do anything about what other teams are doing. I think everybody knows the situation when we played Celtic and why it happened, and I know everybody thinks what is right and what is wrong, but that is history now for us. We look forward to this game and only concentrating about getting into the Europa League, which is important for us. We played a good game away to October, tough game, and we expect a tough game tomorrow as well. I think if we get into the Europa League, then we will see who will meet there. But for us, the most important thing is to qualify. And when to do that, we need to have a good game tomorrow, because the team we will play is a good team. They lost 4-3 against Stoja in two games. They beat Dinamo Tbilisi 4-0 in two games. So we know that tomorrow we would like to play close to our best, to play well and to have a good result. Tutaj pytanie dotyczyło wczorajszego spotkania Celticu Glasgow. Czy trener odczuwa satysfakcję, że Celtic nie zakwalifikował się do fazy grupowej Ligi Mistrzów? I czy jeżeli my awansujemy do fazy grupowej Ligi Europy, chcielibyśmy się z nimi skonfrontować? Trener powiedział, że przede wszystkim musimy skupić się na sobie. Wszyscy wiedzą, jak powinna być i po czyjej stronie leży sprawiedliwość. Dla nas to już jest jednak historia. Koncentrujemy się tylko i wyłącznie na tym, żeby awansować do fazy grupowej Ligi Europy. Za nami bardzo ciężki mecz wyjazdowy. Jutro przed nami jeszcze jest rewanż. I w tym momencie nie będziemy dywagować, z kim chcielibyśmy się spotkać, bo priorytetem jest zakwalifikowanie się do tej fazy grupowej. Trener przyznał, że FK Aktobe to jest naprawdę dobry zespół, który zeskoczył. Przegrał tylko 4-3 w dwóch meczu ze Steaua Bukareszt wygrał w dwóch meczu 4-0 z Dynamo Tbilisi i koncentrujemy się na dobrym rezultacie jutro. Kolejne pytanie? Hello coach, I want to ask you about Aktobe. What do you think how they are going to play tomorrow? I think they will play similar to the way they played in the first game. This pitch is better than what we played. It's not going to be so warm. So we'll see. But in terms of playing style, they have played quite similar when they played Stoja in two games and the first game against us. So we expect them to play this same way. And we know that they're a good organized team who has been playing well, and it will be a good test for us. We are still developing as a team. We want to improve, and now we have a chance to play an important playoff match for Europe, and that is a good game for us to play. It's a good in terms of developing and in terms of course, wanting to go through. Trener scharakteryzował drużynę FK Aktobe. Przyznał, że spodziewa się gry podobnej jak w pierwszym spotkaniu. Nasze boisko jest dużo lepiej przygotowane do tej rywalizacji. Nie będzie już przede wszystkim tak gorąco. Trener powiedział, że spodziewa się podobnej postawy jak w dwóch meczu ze Steaua, jeżeli chodzi o drużynę FK Aktobe i właśnie pierwszy mecz z nami. Jest to bardzo dobrze zorganizowana drużyna, natomiast dla nas jest to świetny test, żeby pokazać, żeby udowodnić nasz stały rozwój, ponieważ ciągle rozwijamy się jako zespół. Konrad Ferster, Sport.pl. Coach, you won the first game last week in Kazakhstan. Tomorrow you'll play at home. So are you confident that your team will go through to the group stage of Europa League? In football, you never know. But I think everybody here looks forward to the game.
I think we our ambition now is to go into the Europa League group stages and to do well there. And of course, everybody will be motivated. Everybody will be confident in our ability as well, because we are in good form as a team. But we play a team who's a good team. They played two even games with Stoja. They beat Dynamo. So we know things are not going to be easy. We need to prepare and play well and do our best we can. But we also know if we are able to play closely to our best level, we will have a good chance. But that is football. There are no guarantees. And we just want to do the best we can do to develop as a team and to be better. That is our goal. Pan redaktor zapytał, czy ponieważ teraz gramy mecz rewanżowy u siebie i zwyciężyliśmy w pierwszym meczu, czy jesteśmy pewni tego awansu? Trener powiedział, że w piłce nożnej nic nigdy nie wiadomo. Naszym celem jest awans do fazy grupowej Ligi Europy. Oczywiście każdy zawodnik może czuć się pewien siebie i odpowiednio zmotywowany, ponieważ jesteśmy w bardzo dobrej formie, ale na pewno nie dojdzie sytuacji, w której moglibyśmy zlekceważyć przeciwnika, ponieważ wiemy, że spisywali się ci zawodnicy drużyny FK Aktobe, spisywali się dotychczas bardzo dobrze i nic nie może być zagwarantowane. My na pewno zrobimy wszystko, aby ten mecz wygrać. So coach, what about the strongest sides of Aktobe? What do you know about their strongest sides? Well, we have played them in one game now and we've of course seen them before we played them, and they are a good organized team. They play with a quite high tempo. They're good defensively in terms of how they press, and also that they do press quite high as well. So it's a good organized team with some good individual players as well, which probably will also be more happy to play on a good pitch, not only us. So the game against Stoja was an even game in Romania. So I think they're a good team, European team. At the same time, we are a good European team at the moment. So yes, we know their strengths, and we handled that quite well in the first game. We were able to score a goal. We were able to create other big chances, which we could have scored. So for an away game, the first, we did well. And we need to do well in this game, which will be a little bit different. We play at home on a better pitch, not so warm. And of course, they need to win to go through. And that will change maybe their way of going at it, even though I felt that when they played at home, they were trying to win as well. So maybe it could be a little bit similar type of game, even though the pitch is completely different. Trener został zapytany o silne strony drużyny FK Aktobe. Powiedział, że oglądaliśmy ich wcześniejsze spotkania. Na pewno mogą, biorąc pod uwagę ich styl gry, to mogą poszczędzić się dobrą grą w defensywie. Jest to bardzo dobrze zorganizowana drużyna, prezentująca szybkie tempo. Posiada również bardzo dobre indywidualności. Mogą cieszyć się teraz z gry na dużo lepszym boisku. Jest to europejski zespół, ale my również w tym momencie do takich się zaliczamy. Jesteśmy świadomi ich silnych stron. Dobrze się z tymi silnymi stronami zmierzyliśmy podczas meczu wyjazdowego. Mieliśmy okazję do zdobycia bramki i tę bramkę zdobyliśmy. Teraz przede wszystkim gramy na własnym boisku i trener powiedział, że wydaje mu się, że trener powiedział, że nie sądzi, żeby chcieli mniej wygrać niż podczas tego pierwszego meczu wyjazdowego. No i przede wszystkim mogą się cieszyć z tego, że zagrają na dużo lepiej przygotowanej Murawie. Kacper Merk, Radio RMF. Dzień dobry, to ja do Igora mam pytanie w takim razie. A to pytanie trochę nawiązuje do tego, o czym trener powiedział, mianowicie czy wy czujecie, że nie wiem, chociaż o 5% jesteście bliżej od Aktobe, od awansu, czy to jest przed tym meczem cały czas w głowie 50-50? To znaczy na pewno, że prowadzimy tą jedną bramkę, to daje nam troszeczkę więcej pewności niż, prawda, inny wynik.
Ale tak jak trener powiedział, Aktobe to silny zespół, więc nie będzie jakiegoś rozluźnienia, jakiejś takiej arogancji, więc podejdziemy do tego spotkania tak, jak powinniśmy podejść, czyli maksymalna mobilizacja, determinacja i mam nadzieję, że dowieziemy ten rezultat, a jeszcze i go podwyższymy. To jeszcze jedno pytanie, jeśli mogę, bo jutro gra też druga drużyna, w której kiedyś pan grał w eliminacjach Ligi Europejskiej, Ruch Chorzów. Myśli pan, że wieczorem jutro będziemy się cieszyli z dwóch drużyn w fazie grupowej? No mam nadzieję, mam nadzieję, na pewno to byłoby bardzo miłe, gdyby i Ruch, i Legia awansowały dalej. Dziękuję. Proszę. Dzień dobry. Piotr Stokarski, TVP Info. I would like to ask you, coach, because you are still in qualification phase, but many people is talking about the group phase for the Legia and the drone. You can be drawn in the same group as Celtic. I was talking with supporters today, and they are really looking forward for this matches. What do you think about this revenge? I think number one, we have to qualify first. It's and then it's so much easier to talk about who we will play in the draw in the group. So our mind, our focus is only going through from this group, playing a good game tomorrow, winning, and then we will see who we'll meet. We played Celtic twice. We have beaten them twice. From a football point of view, do we need to play them another time? I don't know, but that's another thing. You know, the most important thing for us is to qualify, and that is what we will play for tomorrow. So that is all we're thinking about. Pan rektor zapytał, znaczy przyznał, że jeszcze nie awansowaliśmy do tej fazy grupowej, ale wszyscy już dyskutują na temat możliwości konfrontacji z Celticiem Glasgow. Kibice szykują się na taką konfrontację. Co trener o tym sądzi? Trener powiedział, że przede wszystkim po pierwsze musimy się zakwalifikować do tej fazy grupowej i będzie dużo łatwiej wtedy spekulować, na kogo chcemy, na kogo nie chcemy trafić. Nasze myśli są skoncentrowane przede wszystkim na jutrzejszym meczu. My już dwa razy zmierzyliśmy się z Celticiem, dwukrotnie z nimi wygraliśmy i czy trzeba kolejny raz się z nimi konfrontować? Ciężko powiedzieć, najważniejsze jest jutrzejsze spotkanie. Igor, powiedz proszę, ty przychodząc do Legii zostałeś przestawiony na środek obrony z powrotem, gdzie już wcześniej grywałeś z tej prawej strony i mówiłeś tuż po przyjściu, że pewne rzeczy musisz sobie, pewne mechanizmy ze środka obrony przypomnieć. Powiedz, jak to przypominanie ci sobie idzie, jak się czujesz na środku obrony. I jeszcze drugie pytanie odnośnie konkurencji, bo w europejskich pucharach jeszcze nie grałeś. Wygląda na to, że na razie jesteś za Inakim, za Kubą i za Dosą Juniorem i jak na taką konkurencję się i na swoją pozycję w klubie się zapatrujesz? A propos mojej nauki na środkowej obronie, czuję się coraz lepiej. Trener, zresztą wybitny środkowy obrońca, naprawdę daje mi dużo wskazówek i tylko się cieszę, że mogę współpracować z trenerem. A co do konkurencji, no faktycznie, na razie tak to wygląda. Ja z mojej strony mogę tylko udowadniać na treningach, pokazywać się jak z najlepszej strony, dawać trenerowi ten troszeczkę większy ból głowy a propos tej pozycji. I chyba tylko tyle, bo nie ma co mówić, trzeba po prostu robić i dawać, to mówię, cały czas trenerowi do myślenia. Igor, a jak ty się czujesz w duecie z Mateuszem Wieterską? No bo to widać, że od początku przygotowań trener was razem ustawia i no i tak chyba ma być do końca sezonu, na to wygląda. Nie jest powiedziane, że do końca sezonu. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Jak się czuję? Czuję się bardzo dobrze. A takie wskazywanie zawodnika, że do końca sezonu będzie z tym czy z tym grał, to jest trochę takie, no... Do mikrofonu, panie redaktorze. Chodzi mi o to, że często was ten ustawia i jakby kreuje taki duet, który może dostawać jeszcze więcej szans. O to mi chodzi. Zgadza się. Wie pan co, no, bardzo się dobrze czuję z Mateuszem, ale czy to jest Mateusz, Dosa, czy Iñaki, czy Kuba, to nie ma różnicy, po prostu nasza gra ma wyglądać bardzo dobrze i to jest, prawda, najważniejsza sprawa. Czy są jeszcze jakieś...